Let's remix it. Słyszycie, co się dzieje, jak Superlama za długo bez maski siedzi? Słuchajcie się i przypatrzcie, jakieś latarki, eksplozje. Ludziom się to nie podoba, ja tylko chciałem przywrócić mu w miarę ludzki wygląd, bo przypominam, był łysy. Dobra, zaraz mi fryzjera zabiją, dobra, nie będą te. Kit, podziurawiona łapa, plery, daje radę, oddany swojej pracy na maksa, co mi się podoba. Okej, to już wiem, kto był sprawcą przypału. Tamten koleś, dobra, ej, już załóż tą maskę, szybko. No! Dobra, jako tako to wygląda, powrót starej fryzurki. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, wychodzimy z płonącego fryzjera. Bierze... O, czołg! Piękny początek. Piękny. No bo tak właściwie w dzisiejszym odcinku nie ma żadnego challenge'a, żadnego specyficznego, konkretnego zadania, które mam wykonać. Jedyne co mam robić teraz to bawić się dobrze. Tam... Ej, rozwalili ten czołg, czy on sam się rozwalił, próbując zniszczyć mnie? Dobra, to może tam jest czołgista właśnie, gdzieś? Tam nie biegnie może? Prędzej po drugiej stronie czołgu. Ale oznaczona na czerwono. Dobra, tam widziałem, przebiegał. Biegnie, małpiszą, przebrzydły. Kurde, w policjantów potrafiłem. Choć nie chciałem. Dobra, już teraz karabinek specjalny. Fuck, tam też, kurde! To w którego ja celowałem? To czemu ten z lewej został wybrany przez AutoAim? Czyżby dlatego, że była to kobieta? Nie no, kurde. Bez przesady. AutoAim nie powinien rozróżniać takich rzeczy. Nie, dobra, ale biegniemy tam znowu. Postrzelamy sobie trochę, ile mam pieniędzy, tak właściwie. Jakby co, na ulepszenia wakki jeszcze nie starczy. Więc można było też w sumie coś zarobić, ale też można po prostu pobiegać sobie i postrzelać. Ale można to zrobić jadąc samochodem w ich stronę. Będzie trochę szybciej. Ty, a tak właściwie tutaj przede mną leży kubka dolarów. Można by ją podnieść, choć niekoniecznie. Można zarobić w inny sposób. Właśnie, mogę to najpierw odwieźć do Los Santos Customs. W pobliżu coś? Tutaj. O, szyczy. No, wiedziałem. Fuck. Na szczęście waypointy zostają. Może znajdę nawet coś lepszego. Średnia, ale no... Na bezrybiu i rak ryba, więc może być nawet i to... Fuck, no co oni tak szybko jeżdżą w deszczu, no. Jak zaczyna padać, to oni zaczynają, nie wiem, mieć cięższe nogi. Dobra, to... No gdzie mi pasy zmieniasz? Stój. Dobra, to nie jest chyba najdroższy z możliwych, ale ten mnie walnie, no nie wiem. Dlaczego? Why? Kurde! Sorry. Nie musiałem się wyżywać na czarnym od razu. Ej, dobra, to jest to samo. Bierz to, nie ma świateł, ale nie, no jestem dalej czerwony. Nie wiem, czemu mnie przejeżdżał. Dobra, kurde, i ja będą strzelać pewnie. Ale nie obijając zbytnio tego samochodu, może uda mi się tutaj ominąć policjantów, przejechać boczkiem. Kurde, obiłem samochód. Eksplozję, powiadacie? Nie tylko, zresztą jeszcze też Hail of Bullets, grad kul. No jedź, kurde, jedź! No czym on strzelał? Bo kto to jest? Trzeba obczaić jego rangę szybko. 132, czyli to jest pewnie za cholerę pan czołgista. Nie, dobra, pojazd i Los Santos Customs. Szybko. Tak raz, dwa. Come on. Nie no, mogłoby coś jechać. Jak on się znalazł tam tak szybko? Jak? No to pytanie chyba jednak pozostanie bez odpowiedzi. Ale... No. No. Dobra, mam przynajmniej teraz te parę sekund luzu. Dajcie jakiś środek lokomocji. Fajnie byłoby, nie był obity, nie był tani. Ogólnie, żeby był warty powyżej 5000. Dobra, ten będzie miał tylko wybitą szybę niestety, ale... Lepsze to niż kompletną kaszanę, kompletny wrak. Dowieźć do Los Santos Customs, dobra. Tu jestem niewidoczny dla niego zupełnie. Nie widzi mnie. Walić policjantów. Teraz jedyne co pozostaje to dowieźć do Santos Customs, czyli tutaj. I w prawo. Na zakręcie i już będziemy w domu. I kochani, serio, będę musiał w tym momencie skończyć ten odcinek. Będzie arcykrótki wręcz. bo ktoś się dobija do zamkniętej na klucz drzwi. Więc tylko obadam, ile on kosztuje, za ile mogę go sprzedać i kończę. Mam nadzieję, że trójkę, dwójkę, czwórkę, piątkę, dziesiątkę. Nieważne ile, ważne, żeby ten mnie teraz nie rozwalił, ani nie szturchnął. Dobrze. Pięknie. Ile? Szybko.